Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Troska o stworzenie. Kwestia środowiska i troski o stworzenie nie jest szczegółowo i wprost omówiona w Biblii. Oczywiście istnieje szereg szczegółowych zagadnień, do których Pismo Święte się nie odnosi. Jednak raz po raz podaje nam zasady, do których powinniśmy się stosować we wszystkich dziedzinach życia, w tym także w kwestii troski o środowisko naturalne. Zastanów się nad Mateuszem 22:37-40. A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się zakon i prorocy. W jaki sposób zasady zawarte w tych wersetach wpływają na naszą postawę wobec środowiska naturalnego, zwłaszcza gdy nadmierne eksploatowanie go może wywierać niekorzystny wpływ na życie innych ludzi? Już na pierwszych stronach Biblii otrzymujemy wskazówkę, iż ludzkość została powołana do roli szafarzy ziemi danej przez Boga we władanie Adamowi. Choć kontekst jest bardzo szczególny, trudno sobie wyobrazić, by zasada ta się zdezaktualizowała. W 1 Mojżeszowej 2:15 czytamy: I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i szczekł. W jaki sposób słowa te świadczą o postawie, jaką ludzie mają zachować wobec ziemi? Zwróć uwagę na wzajemną relację zarysowaną w tych słowach. Bóg stworzył piękne środowisko i dał je ludziom w darze. Zauważ, jak człowiek miał się odnosić do tego środowiska. Miał pracować dla jego dobra i szczec go. Słowo przetłumaczone jako szczek pochodzi od hebrajskiego rdzenia semr, który oznacza czuwać, zachowywać, chronić. Tak więc od samego początku, jeszcze przed upadkiem, Adam został powołany na szafarza środowiska, w którym go umieszczono. Pan nie pozwolił mu eksploatować do środowiska ponad miarę z egoistycznych pobudek do granic możliwości. Przeciwnie, polecił mu pracować dla jego dobra i chronić je. Dlaczego mielibyśmy wierzyć, że zasada ta uległa jakiejkolwiek zmianie? Skoro Adam został powołany do takiej funkcji jeszcze przed upadkiem w grzech, to o ileż ważniejsze jest dobre gospodarowanie zasobami naszego świata po tym, jak został on dotknięty przekleństwem grzechu. Czy świadomie troszczysz się o otaczające cię środowisko naturalne? Czy zależy ci na tym, by je chronić? Czy kwestia zachowania przyrody w możliwie najlepszym stanie jest dla ciebie ważna? Przedstaw swoje odpowiedzi podczas lekcji w klasie. Dziękuję.